Jeżeli wybieracie się na plażę, chcecie sobie połowić metodą surfcastingową, warto na samym początku wykupić pozwolenie. Tam macie linka, gdzie możecie sobie kliknąć. Tam zobaczycie wszystko, łącznie gdzie tą kaskę przelać. Nie trzeba mieć żadnej karty wędkarskiej, wystarczy po prostu odpowiednią kwotę przelać na odpowiednie konto. Jest naprawdę bardzo tanio, bo łowienie w morzu przez cały rok, na całym morzu naszym bałtyckim, na całej linii brzegowej naszego Morza Bałtyckiego, pomijając jakieś porty i tego typu zabudowania, to jest koszt 42 zł, więc naprawdę zobaczcie, rewelacyjnie tanio. Następnym elementem będzie wędzisko i tutaj możecie skorzystać z wędzisk renomowanych firm, które są no po prostu bardzo drogie, albo skorzystać z naszych rodzimych firm, takich jak na przykład Mikado. Dzisiaj testujemy trzy wędziska. Mamy najtańsze wędzisko Mikado, to czerwone, troszeczkę droższe niebieskie, no i taką petardę, najlepsze wędzisko firmy Mikado na tą chwilę. Jeżeli chodzi o ceny, no to jest 200, 400, 600, tak pi razy drzwi. Oczywiście możecie trafić na jakieś promocje, możecie trafić też na jakieś podwyżki, więc no mniej więcej tak wygląda cenowo to. Jeżeli chodzi o to, gdzie łowimy, no to wybieracie plażę tam, gdzie nie ma tyle ludzi. Dzisiaj widzicie, na tych przebitkach mamy taki kawałek plaży swój, można powiedzieć zarezerwowany, ale już gdzie nie, gdzie nam się ci ludzie pchają. Pomimo tego, że no dalej jest pusta plaża, no taka mentalność może ludzi, żeby jednak mimo wszystko gdzieś tam wejść pomiędzy tych wędkarzy. No oni nam przeszkadzają, my im przeszkadzamy, no ale dzisiaj jest w miarę bezpiecznie. My staramy się łowić na jedną wędkę, bądź no jak jest druga, no to cały czas oczy mamy wszędzie, żeby ktoś tam nie podszedł. Przy zarzucaniu zestawu też bardzo uważamy, żeby no nikogo nie zranić, nikogo nie skrzywdzić, bo ten ciężarek jest bardzo ciężki. Na czerwone i na niebieskie wędki Mikado, to są te, nazwijmy to, tańsze. Teraz testował tą no najdroższą wędkę i zaraz go spytamy co i jak, bo widać, że zadowolony. Nie, ta wędka całkiem inaczej się ładuje przy odważniku 120 gram. Spokojnie można wyrzucić jakieś 170 metrów bez żadnego wysiłku. No niebieskie też, niebieskie łowię na niebieskich, można powiedzieć, przez cały czas. Czerwone mam jako zapasówki, ale co do wyrzutów, do rzutów dalekich, polecam tą białą Mikado, ten nowy model, który wyszedł i podejrzewam, że na pewno będzie w moim arsenale. Słuchaj, masz te dodatkowe szczytówki, to są te szczytówki Degi? Tak, tak, to są szczytówki Degi, tylko musiałem dosyć mocno je skrócić, bo one są około 60 cm albo 50, jak się nie mylę. No ja teraz mam je skrócone dosyć mocno, na jakieś, nie wiem, 25, bo jednak Mikado jest dosyć miękkim kijem, no a jak miałem je założone na początku, to był kąt 90 stopni, także teraz one dopiero wyglądają tak jak powinno, tak? Się wszystko ugina. Jaki to jest koszt? 80 zł, dwie sztuki w komplecie. Jest jedna miękka, druga jest twarda, nie? Są dobra, ale z tej jednej możesz ją na pół przeciąć i ją wykorzystać na dwóch wędkach? Raczej nie, bo ona jest od grubszego do cienkiego, tak jak szczytówka końcowa jest, nie? Mhm. Więc trochę słabo, żeby to zrobić. Ale można zastosować inne szczytówki, można sobie kupić szczytówki od zwykłego jakiegoś tam, nie wiem, fidera czy od czegoś i też można to zrobić, tak? To nie musi być akurat Degi. Mhm. Może być zwykła szczytówka od zwykłego kija, od, nie wiem, no, odległościówki czy coś. Tylko trzeba pomyśleć.
Nintendo, tu jest więcej tego. To jakbyś miał na miesiąc tutaj siedzieć na tej plaży, co? Tak, ja zawsze wolę zabrać więcej, niż później drapać się po głowie, że czegoś im brakuje. To już jest takie, można powiedzieć, małe zboczenie. Nie myślałeś, żeby to wysypać? Co? Żeby to wysypać na żywca do jednego, żeby bez tych woreczków? Nie, nie, nie. Wolę mieć woreczka posegregowane, jestem na tym punkcie po prostu. Umiem, musi być to. Wszystko w woreczku, wyciągam i wiem co mam, a nie, że wysypię wszystko na jedną gromadę, a później szukam, mieszam w tym. Nie, nie, nie. Ma być. Tak jest teraz. Po co taki rozsuwany stojak, słuchaj? Do czego to się przydaje ci? Znaczy po co? No zawsze możemy sobie te wędki jednak trochę rozszerzyć, tak? Dać sobie prawo-lewo, żeby nie musiał, mogą być wąsko. Możemy jednak te szczytówki albo sobie zwęzić do siebie, jak kto woli. Albo rozsuwamy, że po prostu są oddalone od siebie i mamy po prostu te wędki no, na boki rozszerzone, tak? Ja akurat mam w swoim tripodzie, że jest wszystko na sztywno. I u mnie nie ma czegoś, tak akurat u mnie końcówki są, że są dolne są ciut węższe, a górne są bardziej rozszerzone, albo lub na odwrót jest. No zależy, jak sobie ustawię końcówki do przykręcania, tak? Jak które mam. Ale ogólnie fajne rozwiązanie i przede wszystkim lekki jest ten tripod. To jest podstawa chodząc na plażę, a nie targać ciężkie sprzęty. To na dzisiaj chyba koniec, co? No chyba tak myślę, że to dam sobie spokój, bo to nie ma sensu. Coraz gorzej, zielska więcej, skubania więcej jak łapania. A było coś łapanie chociaż jakieś? No miałem jedno branie, ale o. Niestety... Nie dopolowałeś. Nie udało się. Słyszeliście, zdania są podzielone, ale to czerwone wędzisko najbardziej nadaje się na takie wakacyjne łowienie, czyli właśnie te nasze leszcze, właśnie łowienie w sezonie letnim, więc no jeżeli zaczynacie dopiero tą swoją przygodę, to fajne jest to, że to czerwone wędzisko jest najtańsze, bo kosztuje około 200 zł. Do tego macie ten zestaw dla początkującego surfcastingowca. Myślę, że to będzie super. Ja uciekam, bo bardzo mocno wieje, troszeczkę zielska nam naszło. Także zapraszam na kolejny odcinek, a na dzisiaj koniec. Cześć!